Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Gromadzimy się dziś na Eucharystii, by podziękować Bogu za 70 lat powstania Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach. Cały ten czas wychowawcy, nauczyciele, katecheci kształcili i wychowywali młode pokolenia. Dziękuję za ten okres 10 lat pracy w tej szkole, współpracy ze wszystkimi. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych imienia Mikołaja Reja w Myślenicach świętuje w 2015 roku 70-lecie istnienia. Społeczność szkoły jubileusz swojej placówki świętowała w Dniu Edukacji Narodowej 14 października. 1945 do 2015 to 70 lat funkcjonowania Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych imienia Mikołaja Reja w Myślenicach. W ten jubileusz wpisują się ludzie i zdarzenia. Jak to powiedział Norwid, aby poznać drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło. Panie dyrektorze, znakomity jubileusz, 70-lecie szkoły. Ilu uczniów przewinęło się przez te mury, przez te 7 dekad? No, przez te 7 dekad, licząc, że rocznie gdzieś 350-380 uczniów opuszcza nasze szkoły, to gdzieś około 250 tysięcy. Co jest największą i co było największą siłą tej szkoły przez te 70 lat, że ta szkoła po tych 7 dekadach tak prężnie funkcjonuje? Myślę, że kierunki kształcenia. To była pierwsza szkoła ekonomiczna w powiecie myślenickim. Później zaczęły dochodzić kierunki motoryzacyjne, które do dzisiaj cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Doszły do tego kierunki budowlane. Co parę lat zwiększamy ilość zawodów uczonych w szkole, przez to ta nasza atrakcyjność się zwiększa, pomimo tego, że obecnie mamy niż demograficzny. Pełen szacunek dla pana dyrektora, dla całej kadry nauczycielskiej, dla tych, którzy tworzyli tą jednostkę, tworzyli tą szkołę i nie ukrywam, że jestem ogromnie dumny z tego, że w tym czasie, kiedy jest jubileusz 70-lecia, mam okazję być człowiekiem, który w swoim zakresie ma też oświatę i edukację. Jako burmistrz Myślenic chciałem pogratulować tego jubileuszu, podziękować szkole za istnienie w Myślenicach, bo każda szkoła, każda instytucja pobudza miasto, pobudza gminę, za wychowanie i właściwe kształcenie. Nieraz spotykam się z przedsiębiorcami, którzy mówią, że potrzeba takiego zawodu, takiego kształcenia i szkoła odpowiada na to. Na jubileuszowych uroczystościach nie mogło zabraknąć obecnych i emerytowanych pedagogów, a także absolwentów. Budynek się zmienił, bo pan dyrektor tu mówił, dużo remontów i tak dalej, rozrosła się szkoła. Natomiast no, młodzież zawsze jaka była, taka jest. Może teraz bardziej jest wymagająca, więcej trzeba włożyć serca do pracy, żeby ich zrozumieć, żeby ich pokierować. No ci emeryci, którzy dzisiaj przyszli na 70-lecie, no, są zszokowani. Momentami było tak, że nie poznali warsztatów, tak się zmieniły, zmieniła się też szkoła. Dzisiejsze święto to moment, w którym powinniśmy sobie uświadomić, jak wielką wartość ma to miejsce. Budynek, w którym jesteśmy, przyjął wiele pokoleń młodych ludzi. To mury wpisujące się w historię życia wielu tysięcy osób, które tu zdobywały wiedzę, zawierały przyjaźnie, nierzadko na całe życie. Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych to nie tylko znakomita tradycja edukacyjna, ale też równie dobra teraźniejszość. Pan jest dyrektorem tej szkoły 10 lat, czyli od ostatniego jubileuszu 60-lecia. Jak ta szkoła przez te 10 lat się zmieniła? Przez te 10 lat na pewno poprawiliśmy bazę szkoły. Nowe szatnie, nowy korytarz, nowe wyposażenia sal dydaktycznych. Już w tej chwili w zasadzie wszystkie sale dydaktyczne mają rzutniki multimedialne, komputery. Także jakość kształcenia i jakość przekazywania wiedzy uczniom jest już bardziej przystępna zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli, łatwiejsza. ZST inwestuje także w rozwój bazy sportowej. No, baza sportowa u nas, pomimo tego, że mamy 3 sale gimnastyczne, 2 boiska i bieżnie, to wciąż jest za mała. Mamy 1300 uczniów, którzy uczą się na dwie zmiany. Czasami tak wypada, że 2-3 klasy uczą się równocześnie. Stąd konieczność przebudowy bazy sportowej.
No i o przebudowie też w sensie tym, żeby była bezpieczniejsza. Co według Ciebie jako uczennicy jest największym atutem dzisiejszego zespołu szkół techniczno-ekonomicznych w Myślenicach? To, że szkoła jest bezpieczna, jest bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycielska, jest wspaniała atmosfera, no i do tej szkole nie da się powiedzieć złego słowa, bo to jest naprawdę bardzo dobra szkoła. W tym roku podczas wakacji wyremontowano właśnie tutaj korytarz, wybudowano dwa boiska i ta szkoła stała się bardziej taka nowoczesna. No na kolejne 10 lat ja bym sobie życzył, żeby ilość uczniów była co najmniej na takim poziomie jak dzisiaj, czyli w granicach 1300. No w tej chwili ten niż, który nas dosięgnął 7 lat temu, jeszcze do 2018 roku będzie cały czas męczył szkoły i ograniczał zatrudnienie nauczycieli.